Cześć, tu Ernest. W tym filmiku poznacie parę nowych informacji na temat przyszłości mapy oraz dowiecie się, kiedy powróci tryb plac zabaw. Epic Games ogłosiło, że nie mają w planach tworzyć nowej mapy do trybu Battle Royale. Chcą za to ją ewoluować, wprowadzając nowe miejscówki i zmiany, których niemało ujrzeliśmy w sezonie czwartym. Fortnite Leaks na swoim Twitterze odkrył, że po ostatniej aktualizacji pliki powiązane z mapą Battle Royale zostały wzbogacone o nowe elementy mapy pustynnej, a raczej nowe miejscówki o nazwie Wild West, czyli Dziki Zachód. A ramię w ramię z nimi można znaleźć nowe pliki z pod tytułem Geode, a jest to nazwa rakiety w bazie przy Butnym Brzegu. Może to oznaczać, że wybuch rakiety utworzy na mapie Battle Royale nowe miejsce w klimacie Dzikiego Zachodu, na co mogą także wskazywać modele, np. szkieletu, starego wozu oraz fakt, że pliki rakiety, jak i Dzikiego Zachodu, mają w swoich nazwach wzmianki o telegrafie, czego żadne inne pliki już nie wspominają. Doszukał się także w plikach gry takiego czegoś jak Athena, to jest nazwa mapy Battle Royale, podłoga test, podłoga Geode, czyli nazwa rakiety, a w nim wzmianka o miejscu Mesa 002. Same słowo Mesa, przynajmniej w terminologii amerykańskiego języka angielskiego, oznacza płaską powierzchnię Ziemi ze stromymi klifami. W tle widzicie przykładowe zdjęcie z rzeczywistości, a teraz zdjęcie z ratowania świata. Wygląda na to, że Epic wykorzystuje kolejną garść zasobów z ratowania świata, tym razem, aby otworzyć kompletnie nowe miejsce. Cross na swoim Twitterze także dodał coś od siebie. Znalazł on w plikach gry takie oto przedmioty w zestawie plików Dzikiego Zachodu, które, jak sam wspomniał, klimatem cofają nas w czasie. Wpadł też na pomysł, że pozostałość rakiety znalezionej w Akrach Anarchii może spowodować zmiany tego właśnie miejsca, ale to jest tylko jego teoria. Poza tym, jeden z pracowników Epic Games na Reddicie dodał, że dziś, 29 czerwca, o 9 czasu ET, czyli o 16 u nas w Polsce, wejdzie aktualizacja przywracająca plac zabaw do gry. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.